Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Cydi, a to jest trzeci odcinek Zagrajmy w Rayman Origins. Dzisiaj zagramy sobie świat numer 3, czyli krainę smakoszy. No i od teraz seria się troszkę zmieni, ponieważ będzie jeden świat na odcinek, a dodatkowo będę... nie będę zbierał wszystkiego, nie będę grał na 100%, będę to robił poza odcinkami, a w odcinkach będziemy grać po prostu tak na luzie, żeby przejść i tak dalej. W takim układzie wyjdzie jakieś 11 albo 12 odcinków, bo nie jestem pewny, ile jest światów w grze, więc myślę, że to fajny układ i że będzie mi się to lepiej nagrywało, a wam lepiej oglądało. Tak więc misja numer 1, polarny pościg. Ogólnie świat Kraina Smakoszy to świat, w którym skupimy się na żarciu oraz na lodzie. Chyba, że następny świat będzie się skupiał na żarciu, ale wydaje mi się, że tak nie będzie, ale nie trzymajcie mnie za słowo, na pewno na razie wiemy, że jest motyw lodu, zimy i tak dalej, coś co lubię w grach, bardzo, całkiem. I mówiłem, że nie będę przechodził na 100%, ale nie będę też przechodził na 0%. Taką monetkę to żal omijać po prostu, więc no, nie będę ją omijał teraz tutaj. O. I właśnie coś, co ogromnie kocham w tej grze, to różnorodność. Mamy ze świata na świat nowych przeciwników, nowe... Wszystko nowe, naprawdę. To jak ta gra się zmienia od... no... Co każdy świat jest tak ogromny. No, nie spotkamy tu rzeczy, które... Rzeczy w takim sensie graficznym, które były już wcześniej i... No, to jest coś mega genialnego. O, ananas wielki. W sumie zjadłbym sobie ananasa dawno, bardzo dawno nie jadłem. I czerwone piranie, co to jest? Wygląda trochę jak taka dziwna krew, ale nie wiem. O, i pierwszy poziom zaliczony. No i mamy kolejną cycatą księżniczkę, czy tam wróżkę. Tym razem jest to wróżka, która potrafi się zmniejszać, tak. Bardzo fajny motyw, bardzo ciekawy i oryginalny. No bo tego jeszcze chyba nie było, żeby w platformówce się tak bardzo płynnie postać zmniejszała. No, jak to widzicie na załączonym obrazku. I strasznie fajny efekt to robi. Okej, teraz leć, dobra. W ogóle te arbuzy są epickie, tak realistycznie wyglądają, a przy tym, jak to określić? No, są realistyczne i... No, jak mam to określić? No fajne są, po prostu są fajne. Czadowo. W ogóle ta chyba ma największe oczy, jak widzę. W sumie mam od zmiany rozmiaru, więc... wiecie, o co chodzi. Dobra, no to teraz... właśnie będziemy robić takie fajne rzeczy. Będziemy mali, będziemy wielcy i tak dalej, i tak dalej. Strasznie fajna rzecz. I fajnie. Wow. Nie zabrali mi nawet tego życia. Wydaje mi się, że... żeby nas zabili, muszą kilka razy nas walnąć, czy coś. Nie wiem do końca. O, kolejne pomieszczenie zaliczone. W ogóle, czy na pierwszym pomieszczeniu są sekrety? Wydaje mi się, że powinny jakieś być tam. Trzeba szybko, bo ten lód się załamuje i spada z tych wieżyczek jakby. Czym on wygląda jakby pluł lemoniadę, taki wiecie, Rayman, taki gruby Rayman, amerykański Rayman. W ogóle Rayman to francuska gra. Znaczy francuska, no stworzona przez Francuza, tak? Taki główny jej twórca to pochodzi z Francji, znaczy sama gra została stworzona we Francji, tak? Więc no... Stwierdzenie francuska gra to nie jest błędne raczej. Dzwonią dzwonki Saani, czyli dalej brniemy w klimatach zimy. Czyżby był jakiś taki Raymanowy Mikołaj? W Raymanie Trójce chyba był, z tego co pamiętam. Taki śmieszny Mikołaj. I czemu ja mam tak cicho grę? The fuck? Jak maksowałem pierwsze dwa światy, to po prostu sobie ściszyłem to wszystko, żeby tam w tle czegoś słuchać czy coś robić i teraz po prostu miałem tak mega cicho grę ustawioną. Nie mogłem się delektować tą genialną muzyką, którą uwielbiam. Uwielbiam, tak mega uwielbiam tą muzykę. O, bańki, wow, fajne.
Tego motywu nie pamiętałem w grze i zepsułem. A zapomniałem, że mogę pływać, więc to by mi było potrzebne wyłącznie do zbierania punktów. A mówiłem, mam punkty w tej serii, teraz obecnie wywalone na punkty. O, i to jest strasznie fajne, bo musimy w miarę szybko rozwalać tam to wszystko, wow. Ej, oni ogniem plują. Tego nie wiedziałem. Dobra, teraz znowu bańka. Strasznie fajnie się lata na tych bańkach, naprawdę. Chociaż w sumie po co mam to robić, skoro mogę po prostu pójść dalej, albo nie, albo nie, albo nie. To zdecydowanie nie był dobry pomysł, żeby tam latać. Okej, fail, wrócił mi internet i zaczął mi YouTube grać w tle, no, więc sorry za to, mam nadzieję, że to wytnę, jeśli nie, to usłyszycie sobie pewnego YouTubera, którego pewnie znacie. No, ciężko go nie znać. No, ten... ma w ogóle już koniec tego poziomu. Zgiń. A, oni plują ogniem, zapominam o tym. A, to spada. Ej, czemu nie zginąłeś od upadku, głupie? A, i teraz właśnie w tych levelach zimowych strasznie zawsze lubię bawić się tymi ogniami. Taki motyw był kiedyś w jakiejś grze na Pegasusa, czy tam Nessa. Nie pamiętam, jaka to była gra, jeśli wiecie, to możecie napisać, ale nie sądzę, żeby ktoś wiedział, gdy ja nie wiem. Pieruńsko gorące, czyli... no, troszkę kontrast do naszego tła, do naszej zimy. I w ogóle nie wiem, z czym mi się ta muzyka strasznie kojarzy. Ej, wiem. Trochę ta muzyka mi przypomina taką bajkę, której no, pewnie wiele was kojarzy, z wielu z was kojarzy, czyli Różowa Pantera. Strasznie fajna kiedyś była bajka. Bajka, no taka... nie wiem, jak to nazwać. Pewnie to nie jest bajka czy coś, tak jak anime nie jest bajką i tak dalej, ale nie znam się na tym tak bardzo. No i przechodzimy do... no i przechodzimy do drugiej fazy poziomu, a mianowicie do fazy gorącej, do fazy żarcia, jedzenie, kuchnia, dziwki, koks, jak wam już to kiedyś mówiłem. Gdy był chyba drugi odcinek, czy coś, nie wiem, to było dawno temu i nieprawda. I tutaj mamy takie operowe głosy, jakby, nie wiem, nie znam się na muzyce tak bardzo. Jak będą te operowe głosy, postaram się nie mówić, ale póki ich nie ma, to będę gadał. W ogóle jakieś sery zbieram, czy tam popcorn, nie wiem, to co wisi tam. I czy tu jest jakaś moneta? Nie, ale jest za to... w ogóle co to jest? Taka jaszczurka? Nie wiem. Mi to przypomina bardzo jaszczurkę, ale czy to jest jaszczurka? Nie wiem. Skocz na to i podpal ogień i leć. Tu zapewne będzie jakiś secret, więc go omijam, bo taki jestem okrutny. Wow, nie zginąłem nawet. I udało mi się nawet przejść bez śmierci. Tamten poziom! No, i w ogóle ta droga z chili, ta lina z chili, strasznie, strasznie fajne. O, król. No to trochę tego pozbieram. Okej, udało się tym razem. I dalej jedziemy po tych chili, mogłem pojechać dołem. A nie, takie same rzeczy były. Ale pojadę dołem teraz. Ajajaj. Nie ma tej muzyki. Myślałem, że znowu będzie to ajajaj, 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 ajajaj. Czy coś. Dobra. Zrzucamy naszą... z czego się robi popcorn? Z kukurydzy, tak. Zrzucamy kukurydzę. No i już teraz zaczyna rosnąć poziom trudności w tej grze, bo to nie jest banalna gra dla dzieci. Naprawdę, to jest hardkorowa platformówka.
Znaczy, słyszałem, że Rayman Legends jest troszkę trudniejszy, aczkolwiek Origins też prosty nie jest. Za bardzo zginij. W ogóle... On ma taki kapelusz, który sprawia, że nie ginie. Znaczy, sprawia, że nie mogę go zabić lekkim skokiem na główkę. Tak jak 90% przeciwników w tej grze. No to zbliżamy się już do finału tego świata, całkiem szybko. Tak, naprawa szczelin, czyli chyba ten taki magiczny świat z masakrycznie wielką ilością lumków. A nie? A tak, dobra. No, tak więc teraz postaram się zbierać. Jeszcze mamy tego węża i kolejnego węża i wybij nas na YouTube i punkty i dużo punktów i wąż, który tym razem nam przeszkadza. Czuję, że będzie dużo punktów. Może nie na medal, aczkolwiek idzie naprawdę spoko. A, wow. Dobra, zabrakło nam dwóch. Ej, mam już 200. Wydaje mi się, że trzeba tutaj tylko 400. Ej, koniec. Dobra, jeśli trzeba 200 na medal, to jest medal. A tak mi się wydaje, więc liczę na to, że uda nam się mimo tego speedrunowania zdobyć coś fajnego. Dokładnie, mamy medal, więc... No, więc nie jest tak źle. Postaram się w tym odcinku zdobyć jeszcze bez nagrywania te lumy, których nam będzie brakować i po prostu zagramy sobie jeszcze ten poziom ze skrzynką później. No bo brakuje nam dwóch elektronów, więc to raczej nie będzie problem. No chyba, że tu zdobędziemy je, więc celujemy w węgorza, trzeci boss, a raczej drugi boss w grze, czyli węgorz, i oczywiście latamy na moskicie, którego musimy tylko znaleźć. Bum. Nawet trafiłem, wow. I mam nadzieję, że nie będę lamił w tych poziomach tak jak zawsze, bo byłoby naprawdę niemiło. A, trafił nas. Sam dał nam życie i sam nas zabił. Znaczy zabił. Nie do końca zabił. O, w ogóle mogę dużego wsysać. Wow. Mogę cię zabić? Nie, tego na dole nie mogłem zabić. Wsysam B, a pluję X-em. Albo A. A, dobra. Pluję A. Zgiń. O, ja chcę to. O, pięknie. W ogóle was będę omijał. Wow, okej, w ostatniej chwili. Taka meksykańska muzyka tu gra. Jeśli wiecie, o co mam na myśli. I liczę ciągle, że będzie taki operowy głos śpiewał, bo to jest epickie, aczkolwiek za bardzo speedrunuje i za bardzo tego nie ma tutaj. Za bardzo nie można tego usłyszeć, ale zaraz będzie węgorz, z którym walka, z tego co pamiętam, jest całkiem fajna. Wsysaj, dobra. I pluj. O, król. Za zabijanie was nie ma punktów, słabo. Znaczy, w sumie są i to całkiem dużo. Wow. Nie ogarnąłem trochę. Tam była grzałka, taka wiecie, ala. A jak to się nazywa? Mikrofalówka, czy coś takiego. Nie używam mikrofalówki, więc nie znam się. I takich maszynek dziwnych, laser. Jakie fajne, pamiętam to. Takie lasery, które wysyłają na nas różne sztućce. Strasznie fajny motyw. A tu w ogóle takie nadajniki z kostkami lodu. Wow, udało się. O, jakie fajne. To mimo, że jest tak naprawdę gorący i tak dalej, przypomina mi strasznie trona, taki, w tronie są właśnie takie neonowe linie i to tak wyglądało troszkę podobnie. Kim ty jesteś? Co to było? Takie chili wielkie, żywe. I co teraz? Wypływamy stąd. Okej, jest. No, pojaw się nam, rybko, rybciu, chodź tu, jest. Jak się znów walczy? Chyba muszę rozwalać jej te takie... A te takie coś niebieskie, co ma na ciele. Trochę wygląda jak takie meduzy.
swego rodzaju... Nie wiem, czy wiesz, ale chciałbym bardzo cię zabić. Mam nadzieję, że zdajesz sobie z tego sprawę, żebyś nie był zaskoczony. A ja mam bić go w ten odwłok jego, co ma na tyłku. Nie wydaje się to zbyt trudne. Szczerze mówiąc, wow, w samą porę powiedziałem. Wow, okej. Nie uciekaj. Nie uciekaj, węgoziu. Lubię cię bardzo. O, życie, dobra. Hej, serio, już zostało mu jedno. Nie mówcie, że teraz zginie już. To by było za proste. Aha, jeszcze czubek głowy. Okej, to było... Okej, jest 300 punktów, wow. Tak się obawiałem, że będzie 299, a udało się, więc... No, fajnie. A, już myślałem, że mogę odłożyć kontroler i sobie popatrzeć na wyniki, a tu nie, a tu nie. A tu jeszcze musiałem rozwalić skrzyneczkę z elektronkami. Teraz zajmiemy się skrzynką. Mamy tu naszego metalowego Teensa, który tam był sobie, coś tam robił. Raz na wodzie, raz pod wodą. Ej, znowu ten motyw takiego nazywania plansz. Okej, znowu mamy gonienie skrzynki, czyli coś, co lubię. Szczególnie, że tu chyba będzie motyw powiększania się, kilka razy użyty. Czemu ja lecę tak wolno? Ej, dobra, jak mam po tym chodzić, żeby zdobywać prędkość i być cały czas szybko? Znaczy, mogę atakować i tak w taki sposób jakby sprintować. Nie. Okej, żyję, wow. Nie. Biegnij. Okej, wal. W ogóle on biegnie dołem, co za skrzynka, ona. Bum. Wydaje mi się, że to już powinien być. Zaraz, koniec. Nie. Naprawdę. Doleć. Biegnij. To już jest koniec, tak. Pięknie. Tak więc... To by było na tyle w tym odcinku Raymana. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał w takiej zmienionej formie i widzimy się w kolejnym, gdzie troszkę sobie popływamy, więc dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym świecie, więc cześć!